pana burmistrza Marcina Jakubowskiego, pana Łukasza Piętkę i prezesa Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trybunału Siłowego, pana Pawła Fileborna. Proszę Państwa, jeszcze zapraszam do dekoracji naszych sponsorów. Pana Sławomira Gromulskiego, głównego sponsora, piekarnia Gromulski, i pana Jacka Lipca z Banku Spółdzielczego. Przed nami zawodnicy w kategorii do 85 kg. Jeśli wszystko jest gotowe, przystępujemy do ogłaszania wyników. Miejsce szóste wywalczył tym razem zawodnik z numerem 167, Waldemar Piechota z klubu Violetta Bydgoszcz. Zawodnik pozostaje na miejscu tam, gdzie stał, bardzo proszę, z dyplomem. Na miejscu piątym znalazł się zawodnik z numerem 161, Adam Jabłoński, również klub Violetta Bydgoszcz. Miejsce czwarte wywalczył zawodnik z numerem 163, Sławomir Szafrański, Heros Ustka. I teraz, proszę Państwa, strefa medalowa. Brązowym medalistą Mistrzostw Polski na ten rok został zawodnik z numerem 148, Łukasz Nitka, Olimp Zabrze. Teraz kluczowa decyzja, czy wygrał ten rewelacyjny debiutant, czy wygrał doświadczony mistrz. Miejsce drugie, srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski wywalczył zawodnik z numerem 164, Paweł Gałęzowski, PAKO Lublin. No i mistrzem Polski, złotym medalistą w kategorii do 85 kg został Artur Stańczak, Sandow Legionowo.
Proszę Państwa, zawodnik ma na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Europy. No więc możemy mu życzyć tylko srebrnego albo złotego medalu Mistrzostw Europy. Świetnie przygotowany. Sądzę, że na taki sukces go w tej chwili stać. Dziękujemy sponsorom, teraz sami zawodnicy. Prosimy o jakąś pozę. Przodę. Dobra. Jarku, tak jak mówiłeś, tak jak przepowiadałeś, tak się stało, doświadczenie wygrało. Wygrało. Bardzo się cieszę, ale jednocześnie cieszę się z Pawła, że jednak sędziowie go docenili i no, zasłużył sobie na medal. Więc no, tak samo jak typowałem Pawła Nitkę, ta trójka pierwsza, którą wytypowałem, tak stanęła na podium, tak? Więc na pewno, no teraz zobaczymy, co Artur Stańczak pokaże na Mistrzostwach Europy. Natomiast, no tak jak powiedziałem, Paweł ma ładną sylwetkę, wszystko fajnie. Natomiast potrzeba jeszcze, żeby dopracował no jednak troszkę tej masy większej, żeby był mniej smukły, ale proporcje ma bardzo ładne. Jednak sędziowie docenili i fajnie, bo ja osobiście jestem zwolennikiem takich sylwetek, jak on ma, mniej takich zwalistych jednak. No. Ważył 82 kg podczas weryfikacji. Teraz zapytałam się go, co go tak zlało. Powiedział, że za wcześnie rozpoczęli rozgrzewkę, bo myślę, że wejdą, nie wiem, chyba później, a jednak tam, gdzie jest miejsce dla zawodników, jest okropnie gorąco i